kto byłby chętny, że jak, jaką osobę by podpił? Dobra, czy my ustaliliśmy sobie Vice Purveyor? Kto nam dostarcza przyjemności? Wydaje mi się, że to jest, bo każdy ma różnego Vice'a, więc... Tak, więc każdy, czy to poszło, czy to omawialiśmy? Znaczy, wiem jakie macie grzechy, znaczy jakie macie Vice'y, tak. Ale kto wam je dostarcza? Na 299 są wypisani dostawcy. No jak to ma jakie? Ja mam luksus. Luksus. To jest Singer, Bathhouse. A kurde. Nie. Skopiuję całą stronę i wrzucę do tego, to nie jest dużo. No, też mam luksus. No rzucę na Discorda. Ja mam. Okej, dobra, czy jak się... No jeszcze byłby sens, żeby tą osobę wzięli, która też jest w sześciu wieżach. Bo na przykład luksus jest Chef Rosel, który prowadzi restaurację Golden Plum właśnie w sześciu wieżach. Na przykład. A to już też gracz musi kogoś zgłosić, że faktycznie, bo mówię, ta osoba nie będzie miała jakąś konsekwencji, ale jednak dobrze w fikcji też powiedzieć, kogo w sumie podpieprzyli, bo... A że nie tyle podpieprzyli, co... Wzięli na miłe przesłuchanie. O Jezu, zważywszy, że dość dużo tego, proszku używałem, to mogli moją znajomą aptekarkę. No? Łapać. Kupuję to. Dobra, ja sobie wezmę Dan Richard Sons. Jako dostawcy mojego tego. Fine Fabrics and Tailoring, oczywiście. No to pewnie, że tak. W sumie jak rozumiem... Bo sobie poprawiam, że ja mam w hideoucie cały jeden pokój przeznaczony na garderobę. Jeszcze jak jest z tymi? Jak jest z czymi? Jeszcze raz z Vice'em. Vice to jest rzecz, w którą twoją postać się zanurza, żeby się odstresować. No tu nie ma opcji, w RPG, ale coś innego. Nie? I sobie wybierasz, kto mu to zapewnia? Jakiś lokal, do którego odwiedza, żeby się nażreć w twoim wypadku twojej postaci. Co na drugą, dlaczego w ramach luksusów nie ma luksusowego burdelu? Czy jeszcze raz? Klikam, coś rzucam, czy... Nie, po prostu teraz było to, że gliny zbierają jednego z tych ziomków, co nam dostarczają ten. No i zauważyliśmy, że nie ma tych. Że mamy niewpisane, nieustaloną tą rzecz, więc tak. Można teraz sobie ustalić. Więc teraz możesz wybrać. Tarcza tego. W twoim przypadku to wspominałaś, że chyba żarcie czy coś w tym stylu. Mm-hmm. No ej! Moje restauracje? A to chuj z chuje. Co chuje? Ale nie, zgłosił się już Maverick, że jego dostawcę mogli zabrać. Ale teraz możesz sobie wybrać jakąś. Kot, możesz sobie po prostu wybrać, kto jest dostawcą twojego. A jest... Gdzie to zapisać? Przeżo? Jaki masz w ogóle ten? Pleasure. No to weź, wpisz sobie Chef Rosel. Ale ona ma w Luxury. No Luxury Pleasure. Dobra, ślepy jestem, sorry. Pleasure. A to właśnie Luxury Pleasure czy Pleasure Super? Pleasure po prostu. Przy Vice Purveyor, okej. Bo, nie, bo Stapor i ten, bo to są po prostu niektóre podpadają po dwa. Gambling, co będzie śmieszne. Nie wiem, że jak to przecież restauracja, czy... No, jest coś takiego jak Chef Rosel The Golden Plum Restaurant w Six Towers. Okej, dobra. Wypasiona restauracja w naszej dzielnicy. Wypasiona w podupadającej dzielnicy. Dobra. Dobra, opisuję. A, czyli Slash porwuje, okej. Teraz będzie jakby co.
zegar mogę skasować. Dobra, czyli entanglement mamy załatwione. To teraz off time. Downtime activities. Tak. Czyli jesteśmy po skoku. Tak. Ale chwilę dla siebie. Tak, ogólnie rzecz biorąc w downtime activity, kiedy jest downtime, to jest ta jedyny czas, kiedy możecie na przykład właśnie indulgować swój vice, żeby odstresować się, żeby zmniejszyć swój poziom stresu. No właśnie, jakie to w ogóle mamy możliwe akcje w downtime? No właśnie. Już mówię, zresztą chyba... I czy podliczyliśmy już ekspy dla postaci, czy jeszcze nie? Nie, ekspy, tylko na ostatnia rzecz do sesji. A. Akurat downtime... Właśnie, bo są zombies podobnie, ale inaczej, to jest takie frustrujące. No. Która to strona brakuje z tymi, tymi? Downtime activity 153. Czyli tak, można sobie ogarnąć jakąś rzecz, zająć się długofalowym projektem, zmniejszyć hit, potrenować, recover, czyli pewnie się podleczyć i zająć się własnym tym vice'em. Jak się zmniejsza hit? Ty mówisz, co robisz. Tak, robisz action i robisz role. Action na przykład, może na przykład robisz konsort z kimś, kto jest niebieskim płaszczem. Okej. Okay. Albo na przykład, to jest inny przykład, że wykorzystujesz command, żeby zastraszyć lokalnych mieszkańców. Żeby się bali, że ten snitches get stitches. Okej. Okay. Motherfucker. Dobra, on sobie na chętnie zmniejszyła tego stresa jednak, bo mam sporo. Znaczy każdy z was ma dwie downtime activities, więc... No dobra, no to zróbmy może wokół stołu po kolei, co chcę robić, nie? No dobrze, to mogę najpierw ja indulgować moje vice'y, jakkolwiek się to robi? Już mówię. Ogólnie rzecz biorąc, żeby indulgować vice'a, to rzucasz na... najsłabszy atrybut. Chyba możesz kliknąć po prostu indulge vice i to zadziała. No. A, też. Bonus daje 0, dobra, jedziemy. 3. Aha, czyli 3 sobie usuwam stresu. Mhm, a ile miałaś? 4. Jest na 1 pisane. A, you clear more levels that you had marked, means you were indulged. Dobra, czyli dobra, weźmy jeden. A, who currently has, dobra, fuck. Okej, podaje mi się. Dobra, chcesz podać jakieś szczegóły, jak to... Znaczy, tak, bo u ciebie jest właśnie to jedzenie. Więc nie wiem, wyobrażam sobie, że właśnie wbijasz do tej restauracji. Czy ja ją mogę chociaż ładnie ubrać, żeby nie wyglądała jak żebrak? Ale jest przyzwyczajony! Chyba. No jeżeli jest dostarczycielem twojego vice'a, to można założyć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy się u niego pojawiasz. Ale ja uważam, że trzeba dbać o wizerunek naszej ekipy i jeżeli ma chodzić do dobrej restauracji, żeby się najeść, to w takim razie niech też dobrze wygląda. I zmuszam ją do ubrania się w jakieś ładne ciuchy. To jest sukienkę i wygląda tak totalnie awkward. Tak. I tak siedzę i... Nie wiem, jakiś ten i wygląda strasznie głupio. Ta szef, ładnie dziś wyglądasz, Fej. Znaczy pewnie coś takiego padło. Oczywiście powiększając jeszcze awkward level. Ale oczywiście, gdy to jedzenie trafia do twoich ust, to jest... Może nie szoku Geki no Soma, ale... Tak. Ale jest okej. Żeby nie było wątpliwości, ta sukienka jest w ogóle w stylu iruwiańskim, nie? Proper young lady. Czy to jest hijab? Nie. Nie, dobra, to się śmieje. Boże, ja muszę wyglądać jak 20 razy głupio. Dobra, masz od razu pomysł na drugi, czy zrobimy tak naprawdę sobie dwa kółka? No mogę raczej chyba popracować, nie? Żeby tam zwiększyć to nasze. Znaczy zwiększyć co? Bo tam może też pracować na rozszerzenie naszego leża, czy nie?
W sensie zdobycia nowego claima? Nie. Teraz nie jestem... Jak to działa mechanika Lair? Lair działa tak, że żeby zdobyć na przykład, jak u was jest... Chwilka, odpalę sobie kartę kogoś... No jest ten zestaw kwadracików, że można... Tak, to je się zdobywa... To jest rodzaj score'a. Że robicie score, że na przykład namierzacie sobie właśnie jeden z tych... No widzisz, i tu jest różnica, bo w GPM-ie w jest, znaczy, ten, long term project, może być long term project rozwijanie Lera. Znaczy, no tak, bo tu jest zmiana, bo na przykład może być okej, okay, że chcemy, że chcecie na przykład rozwinąć sobie Ler, zdobyć tę dodatkową opcję, bo to ogólnie każdy z tych elementów Lera, który możecie zdobyć, już jakiś gang ma, że to już do kogoś należy. Okej. Okay. I na przykład możesz okazać, że okej, okay, chcemy to, okej, okay, no to możecie zdobyć informację. I okazuje się, że na przykład tą rzecz na przykład ma ta frakcja pod kontrolą i wtedy można zrobić long term project pod tytułem okej, okay, szukam słabych punktów tej frakcji w tej konkretnej dzielnicy, żeby na przykład móc im lepiej dojebać i zabrać im ten claim. Tutaj zabieranie claimów, czy zdobywanie claimów, czyli rozszerzanie swojego leża, to jest rodzaj akcji kryminalnej. Mhm. Okej, okay, to jakie long term projekty można robić? No właśnie, jeszcze raz. Doing research into. Tak, robienie badań związanych z rytuałami, na przykład właśnie zbieranie, znaczy takie dłuższe zbieranie informacji jakiejś frakcji, czy też w ogóle investigating a mystery. Na przykład zdobywanie czegoś zaufania, courting a new friend or contact. O, i teoretycznie long term project przykładowym w podręczniku jest na przykład zmienienie swojego vice'a. Okej. No i pewnie też każdy long term project, no to jest właśnie wyszukiwanie nowego rytuału, pewnie na przykład robienie jakichś co poważniejszych nowych rzeczy, na przykład podręcznik daje przykład robienia miotacza ognia. Okej. Dobra, to ja bym powiedział, że niech Dracia nad tym drugim się zastanowi i po prostu zrobimy sobie dwa kółka. Że najpierw jedno kółko, ta jedna akcja, niech sobie każdy wybierze, a w międzyczasie będzie można na drugim wymyśleć. Więc Fej pierwszą akcję już ma, że zmniejsza sobie stres. Ten, ojej. Te hawanka, jaka jest twoja pierwsza akcja? Aha, dobre pytanie, poczekaj. Aha, jeszcze a propos stresu, to akurat nie jest wam na razie, to się nie aktywuje, ale jeżeli na przykład w downtime activities nie indulgujecie swojego vice'a, a macie traumę, to bierzecie tyle stresu, ile macie poziomów traumy. A no tak, przecież, dobra, ja się zastanawiam, a zapomniałem, czyli na razie teraz traumy nie macie i teoretycznie jeszcze was vice nie ma nad wami, nie ma chwytu, że tak powiem. Ale jak pojawia się trauma, no to... To się zmienia. Nie, wiesz co, tak, to ja będę się indulżował, bo ja zapomniałem, że mam stres. Gdzie tu jest? Jest gdzieś ten rzut indulge? No powinien być wypisany. Ślepy jestem, ślepy jestem, poczekaj. Masz vice, purveyor i... Zaraz... Indulge vice, dziękuję bardzo. Bonus dice. No raczej to nie. Zostałem... Bo nie widzę sytuacji. A, on, sam, on sam wyrzuci, okej, okay, dobra. No tak. To jest makro zbudowane tak, żeby... Wow. Blisko, żebyś zrobił overindulge'a. Ale okej. Okay. Zrobiłeś to
Na równi. Czyli jak widzę, po prostu wbiłeś do Night Marketu i akurat złapałeś moment, w którym były organizowane wyścigi. Tak! Dajesz! Czarna błyskawica, dajesz! Tak! No pewnie coś wygrałem i tak dalej. Dobrze postawiłem. To na pewno ci zmniej... Znaczy... Właśnie ta... Właśnie te emocje związane z wyścigami zmniejszają. Sprawiam, że już nie pamiętasz o tym stresujących momentach w archiwum. Może kogoś znajdą. Dobra, to możesz kminić dalej na drugą. Maleraj. Czy też byś chciał indulgować Vice'a? Właśnie się tak zastanawiam, bo były dwa niższe rzuty. Zaraz wracam mi do indulgować Vice'a. Dobra, zobaczmy. Indulge Vice. Ha, tak czułem. Overindulge, dobra. Czy co się teraz dzieje? Dobra, ogólnie rzecz biorąc, Vice nie jest kontrolowalnym habitem. To jest ryzyko. Takie, które prowadzi wasze postacie do działania przeciwko jej najlepszym interesom. No robisz, you made a bad call because of your vice. Jeżeli dobrze jest podręcznik, to gracz decyduje, co wybiera. I ogólnie opcje są cztery. Pierwsza jest, że przyciągasz kłopoty, czyli jest jeszcze, że albo wybierasz... Albo rolujesz, prawdopodobnie według mnie rolowanie sensowniejsze, dodatkowy entanglement. Drugie, brak, że chwalisz się tym, co zrobiłeś. Brak about your exploit, plus 2 hit. Trzeci, lost. Twoja postać znika na parę tygodni. Grasz inną postacią, dopóki ta nie wróci ze swojego ciągu. Kiedy twoja postać wróci, także ma uleczoną każdą ranę, którą miała. Chciałbym powiedzieć, że na pierwszej sesji wybieranie opcji los jest takie średnie. No i czwarta. No i czwarta to, że ten purveyor, który ci dostarczał twojego Vice'a, u którego to brałeś, tam otrzymywałeś, że cię odciął. A czy może nie tyle, że przyjął, że dość, tylko na przykład mogło się okazać, że musiał zamknąć biznes, albo że go nie było. No w fikcji można to różnie opowiedzieć i żebyś musiał znaleźć nowe źródło. Okej, okay. Przy czym generalnie, jeżeli ja mojego Vice'a indulgam poprzez stawianie tych ołtarzyków, to w tej sytuacji kto byłby podwojorem? Jak by to działało? Jakich ołtarzyków? No bo mój Vice to jest wiara, nie? Aha. Wiesz, to na przykład może być ktoś, kto podziela twoją wiarę w zapomnianych bogów albo takich dziwnych i na przykład może też mówić ci, gdzie można te ołtarzyki stawiać, albo na jakie materiały ci daje, żeby to robić. Właśnie, może potrzebujesz jakichś specjalnych, konkretnych, poświęconych przez kapłana materiałów i jest jeden taki kapłan w całym mieście, nie? Który ma swoją... poszukać kadzidełek. Na przykład jest fajny przykład, jest Ilasil. Ona jest w ruinach świątyni zapomnianych bogów w Coleridge. Ewentualnie jest dom płaczącej pani w sześciu wieżach. Dobra, przede wszystkim, to co specyficznie chcę robić, to widzą mnie prawdopodobnie drużyna, jak na zwierzęcych kościach wyrywam pewne runy, tutaj tajemnicze. Potem niektórzy mogą widzieć, jak skręcam różne dziwne konstrukcje z tych, z drewna i metalu. Dla niepewnego oka wyglądają jak
jakaś bardzo niebezpieczna, zabójcza pułapka. Dla prawdziwego oka to jest potencjalnie niebezpieczna pułapka. A potem znikam na jakiś czas, żeby to wszystko skręcić w jakimś ten miejscu technicznie publicznym, ale tak bardziej na uboczu. Tutaj jakaś alejka, tutaj gdzie jest mniej tego. I wydaje mi się, że pewna kapłanka będzie z tego powodu bardzo niezadowolona potem. Więc hit. Okej. Czy... No, opcja jak najbardziej okej, bo się zastanawiam... Co z fikcji... No bo ogólnie rzecz biorąc... Chociaż nie, dobra, fikcji też to pasuje, bo jeżeli jest kapłanka jakaś niezadowolona, to można to potem fikcji przetłumaczyć, że na przykład tak się zirytowała, że po prostu dała, że ten większy hit sprawia, że na przykład ona mogła dać jeszcze jakiś cynk później, coś takiego. Mam generalnie tą Nemezis, co to by mnie chciała spalić na stosie. No tak, fakt. Dobra. To możecie sobie zaznaczyć, że ekipa ma dwa dodatkowe hity. Znaczy hity. Super. Ale drugiego entangement rola nie ma, więc jest ten. Dobra. Smiley? Dobra, to ja w takim razie będę pracował nad obniżeniem nam hita. Dobra, w jaki sposób chcesz to zrobić? Wiesz co? Będę podrywał panią oficer zajmującą się naszą dzielnicą. Okej, to jest jakiś NPC zrobiony, czy akurat go... Nie, no wymyślam na poczekaniu z Blue Coatów jakąś... wiesz, trochę ważniejszą niż szeregowy koper, nie? Okej. Teraz znajdę niech. Tego, która od czasu do czasu sprawi, żeby Blue Coat, że ma dość mocy, żeby sprawić, że Blue Coat czasem spojrzy w inną stronę. Okej. Chcesz kombinować imię, czy mam z generatora coś znaleźć? Znajdź coś z generatora. Okej, okay. To będzie Naria. Mam ją sobie dopisać do The Difference? Czy możesz dopisać do listy kontaktów, ale nie zaznaczać strzałką? Jak się nazywa? Naria, czekaj, po prostu skopiuję. Okej. Nie jestem pewien, czy akurat pełno nie znał, ale... jest lokalcem. Jest za Koros. Mhm. Jezu, ile tutaj ma jakichś pre-tagowanych NPC-ów? Ja mam otworzony generator NPC-ów. Zresztą nawet dałem linki do generatorów w handoucie, linki. Jeżeli ktoś by potrzebował korzystać. Znaczy w podręczniku też są opcje, że można sobie... No dobra, to powinienem chyba rzucić na... Consort czy Sway? Znaczy, Jezus, dokładnie ten przykład, który ty powiedziałeś, że jest consort. Maybe you consort with your friend who's a lookout and she arranges for a few incriminating watch reports to disappear. No okej. Okay. Ty się to nie przyminasz, o. Mhm. Dobra, mam nawet kropkę w konsorcie, to... A, teraz... A może jakiś Dark Bargain?
Devil. W takiej sytuacji. Dobra, Naria jest pięknie wyglądającą kobietą. To wiesz co? Ja mam pomysł właśnie Dark Web Game w stylu, że... Ona ma męża? Wiesz co, może być mąż, bo na początku myślałem coś w stylu, że ktoś już do niej wzdycha i jak widzi, że się ty... wydaje mi się, że się do niej dostawiasz, ale mąż chyba będzie ciekawszy. Tak. Zwłaszcza, okay. Zwłaszcza jak się okaże, że to może być z jakiejś rodziny arystokrackiej. Czy z arystokrat... Dobra, jestem w pozycji kontrolowanej? Tak. Efekt? Nie, no tak. Standardowy. I dostaję dodatkową kostkę za Dark Bargain. Aha, czekaj, bo tu jeszcze chyba... Nie, chyba coina można wydać po rzucie? Bo to ogólnie rzecz biorąc, coiny też można wydawać... Nie chcę no i tak wydawać pieniędzy na to, żeby poderwać policjantkę. Aha. No tak, a jak to można było w fikcji pięknie powiedzieć, że kupujesz jej jakieś zajebiste książki? Tak, tak, oczywiście. Dobra. Na razie jeszcze aż tak tego nie potrzebujemy. Mhm. Plus Redus Hita jest taki, że... this is gonna be good! Znaczy, nie no, Redus Hit działa na takich zasadach, że jeżeli rzuci się między 1 a 3, to zdejmuje jednego hita, 4-5 zdejmuje 2, 6 zdejmuje 3, a krytyczny zrzut zdejmuje 5. Czy w tym wypadku macie jeden hit mniej. Okej. Okay. Czyli... Kurde, sobie nawet nie mam dobrych pomysłów, jakby to w fikcji wyglądało. Wiesz co, podejrzewam, że na razie po prostu mój urok jeszcze mało działa. Znaczy jeszcze mi nie ufa i tyle. No tak, trzymać się na dystans. Tak. Okej. Zgodziła się na spotkanie, porozmawialiśmy, ale w sumie nic z tego nie wyszło. Poza tym, że... Nic nie tyle zgadza się na to, żeby ten... jakoś odwracać uwagę, co po prostu zawraca się dupę przez co mniej skupia się na robocie. Te. Tak, to sobie gdzieś później zapiszę, żeby o tym pamiętać. Okej, okay, dobra. To możemy zostać kimś na drugą. Lady, twoja pierwsza downtime activity. Ja mam tylko jednego stresa, to chyba nie ma sensu, żebym... mojego bajsa. No nie musisz, nie masz też traumy, więc... No, mogłabym oba poświęcić na jakiś taki dłuższy projekt, który ona robi już od jakiegoś czasu. W sumie mogłabym... Czy mogę poświęcić wolny czas na projekt związany z naszą reputacją, czy czymś takim? No tu raczej zdobywanie reputacji, mechanika jest raczej wprost powiedziana, jak to się robi. Bo raczej, przyznam szczerze, no nie widziałbym tego w fikcji za bardzo, że takie pasywne zdobywanie reputacji. A co mi da... jak to było, że kminie z jakimś rytuałem? Już mówię? No tak, znaczy wymyślanie, znaczy opracowywanie nowego rytuału, no to jest na pewno long term project. No tylko, że w twoim wypadku, no to jeszcze musisz mieć... Nie, czekaj, to jest, ty masz... Na chwilę ci przerzucę na character mode. Tak, żeby móc robić rytuały, musisz mieć special ability rytuał. Na razie go nie masz. Ale tak, ogólnie rzecz biorąc, no, uczenie się nowych rytuałów to tak, jest long term project. To co jeszcze mogłaby robić? Trenować. Możesz trenować, możesz ewentualnie acquire asset. Czyli? Czyli zdobyć coś. Jakiś zasób. Zdobyć coś dla siebie.
To by było spoko. Tak, ewentualnie z long term projektów. Chyba, że mogłaby śledzić jakieś kultystów, nie wiem jak ich nazwać. Jakieś bractwo supernaturalne i ich podglądać, co oni tu robią. Znaczy na razie coś w tym rodzaju, no to bym widział long term project. Investigate, znaczy po prostu śledzę. Jezu. Investigate po polsku, kurwa mać. Dochodzenie w sprawie, znaczy zbieranie informacji o okultystycznej działalności. O, no. Że to właśnie znaczy, żeby zbierała informacje i trochę popularyzowała swoją osobę. Na tej zasadzie, żeby ludzie o niej wiedzieli, że ona tam jest i chcieli do niej przyjść w ramach jakichś problemów. Ghostbusters. No, coś w tym rodzaju. No ma tego Flinta, z którym śledzą go duchy, ale chce bardziej być potrzebna. Znaczy ogólnie, żeby chcesz się zacząć obracać w tych kołach okultystycznych. Tak. No to okej, okay, no to w takim wypadku może być long term project, wkręcić się, dołączyć do lokalnych. Znaczy być szanowana przez nich. Okultystów. Z tym szanowaniem to bym... Dobra, jakkolwiek chcesz końcu, to nazwać. W końcu zrobi sobie tytuł profesorski, tak? No, już dawno ma. W końcu tak, ale... Ale musi być uznany tutaj, nie? Tak. O. Dobra, w każdym razie... ogólnie rzecz biorąc, w character mode nie masz możliwości dodania sobie cloaka, ale jak wbijesz na przykład na... Teraz się akurat przerzucam. W faction mode jest właśnie clocks. I tam możesz kliknąć pod clocks plusa i wtedy dodajesz nowy zegar. I okej, okay, zależy na to co chcę zrobić, to będzie zegar... Dajmy 8 części. Okej, okay, dobra. A to ten... Czyli co, chcesz od razu zrobić dwa razy long term project, czy... Czekaj, no. Pytanie, czy w ogóle można zrobić, ale chyba tak. Można powtarzać. Aha. Dobra. Dobra, czyli rzucasz... Enroll one of your actions. Aha, dobra, czyli opisujesz w takim wypadku dwa razy, w jaki sposób, co robi twoja postać, żeby popchnąć ten zegar do przodu. No i w zależności od tego, jak to opisujesz, no to rzucasz dany action roll, czyli daną tam atrybut, jakiś consort, czy cokolwiek innego. No i w zależności od wyniku zaznaczamy segmenty. Mhm. To myślę, że ona czaiła się razem z Clintem na jakiejś wyjątkowo dużego ducha. Od jakiegoś czasu go śledzili. I specjalnie wszystko zaplanowali tak, żeby na miejsce też pojawiły się inni łowcy duchów, czy coś takiego. Inni supernaturale z okolicy. I... Znaczy, cóż, typowymi łowcami duchów w mieście są Spirit Wardeni, ale oni są tacy... No nie, chodzi mi o coś bardziej głębszego. Okej. No dobra, no w każdym razie... No, jakąś tam akcję zaplanowała z tym swoim Flintem, tak żeby tamci, do których chcę przeniknąć, też tam się pojawili. I wtedy... Ale już mieli to głęboko przemyślane i mieli jakieś takie fanty, które mogli użyć w czasie tej akcji, żeby się wszystko udało. Tak w sensie, żeby im zaimponować, że
dobrze przemyśleli i dobrze wykonali robotę. Na ich oczach. Okej. Okay. Jaki atrybut wybierasz? Nie wiem, czy bardziej study czy attune. Czy tak naprawdę co było ważniejsze w tym planie i twoja rola w nim? Czy przygotowanie się na tego ducha, czy wykorzystanie swoich zdolności, żeby go powstrzymać? Nie, wykorzystanie zdolności, popisała się. No dobra, no to w fikcji jeszcze pasuje, bo masz ten kąpel, więc aha, możesz rzucić za tuna. Czyli że tam po prostu attune idzie? Tak. Position? A to wszystko będzie standard. I control. Akurat w wypadku downtime activities to i tego, i downtime projectów to tak naprawdę pozycja i efekt nie mają aż tak dużego znaczenia. Okej, szóstka, czyli za tą pierwszą akcję zaznaczasz trzy segmenty. Okej? Okay. Mhm. No i jest drugi downtime activity, czyli dalej kontynuuje swój long-term project. Ale... Mieliśmy robić kółka wokół stołu, więc Rysia w tym czasie może wymyślić, co robi jako drugi. Chyba, że to będzie po prostu jeden podwójny. Nie, że ona najpierw zaplanowała, znalazła tego ducha i wszystko wykombinowała, a później była sama akcja. Bo to już samo z siebie trochę zajmuje. No tak, no to wtedy byłby właśnie ten rol na study? O, no spoko. Czy na przykład... no, to... no bo nie. No bo tak, no takie przygotowanie się. Że fakt, że przygotowanie się to była jedna część akcji. No to pierwszy dał tam, a później drugi, czyli to attune. Okej, okay, cztery i co to robi? Czwórka zaznacza ci dwa segmenty. Lubią mnie. No, jeszcze jakaś droga, ale ten, dobra, czyli ciebie mamy z głowy. Te hawanka. Co, mam wrażenie, że jak dla mnie to już jest za wcześnie na jakieś long term projekty, więc po prostu... Chyba też nie mam jakiegoś dobrego pomysłu. Nie. Więc co, spróbuję zmniejszyć nam hit. Więc po prostu... jak można by to powiedzieć... Chodzę trochę po dzielnicy. I podpytuję w karczmach, kto jest... Kto mógł... Tak, jak to się nazywa? Puścić farbę. Tak, puścić farbę na nasz temat. I szukam tego ziomka. Albo ziomkini. No po prostu właśnie. Żeby nauczyć rozstrzą. Słucham? Nie, no dobra, czuję, o co chodzi. Żeby chociaż wiesz, nawet wiedziała, że nie ten. Żeby wiedział albo wiedziała, że może coś takiego pogadać, ale nie, żeby zdawała sobie sprawę, że i tak można ją znaleźć, więc. Się tego nie odpuści. Że po prostu snitches get stitches. Get stitches, tak dokładnie. I nie wiem, albo to będzie hunt, że szukam tego kolesia. No, tak to opisałeś właśnie głównie, no. To jest właśnie szukanie typa i... chociaż... No dobra, no ty i tak coś jak no gracz wybiera to co mu... Jakiś devil's bargain? Jest co? Chwilka, zobaczę sobie frakcję. Dobra, ty możesz tego nie wiedzieć jako postać, ale tobie graczowi powiem, że gościowi, któremu dałeś nauczkę, zakładając, że dam, no. Tak. Powiedzmy, że szarym płaszczem to się nie do końca spodoba. Aha, okej. Okay.
Dobra. Może czyli to będzie jakiś znajomy, jakaś dalsza rodzina, albo po prostu... Okej. Submit, effect standard, submit, dwie kości w takim razie. Submit i... szóstka. A ile to jest? Na radius hicie szóstka redukuje o 3. Okej. Więc po prostu... Konfident, konfidentka, nie wiem, masz jakiś pomysł, co to może być? Czy... Dobra, więc dobra, po prostu... poczekaj. Mieliśmy na 5, plus zredukowało 1, ja redukuję... Okej, idziemy do 3. Dobra, więc po prostu... zakładam, że ta scena wygląda tak, że po prostu koleś leży sobie w łóżku, obok niego jakaś prostytutka albo dwie, tak zadowolony z siebie, chrapie, i nagle drzwi się otwierają, tak z pełnego kopa. Wchodzi te Hawanka i mówi, te Hawanka słyszał, that you are talking shit, motherfucker. I po prostu biorę go, je po ścianę, wyciągam to machawki i mówię, możesz, jeśli jeszcze raz zaczniesz pierdolić na psach coś takiego, to dołączę twoją skórę do mojej kolekcji, rozumiesz? Oh, I wiesz, i parę razy go jeszcze uderzam, po czym spluwam. Kopię go jeszcze w brzuch i wychodzę. Fernando, mi amigo! Este kuci kuci! Fernando, to jest takie dobre. Jeszcze tam w tle te pewnie prostytutki takie przerażone, zakrywają się kołdrami. No jeżeli dobrze, jak patrzę na kartę Bryla, to jeżeli dobrze to zmniejszył, to hit macie jeden. Tak, bo mieliśmy na 5. A jak rzuciłeś 6? Na 4, bo ja już zmniejszyłem raz. No. Tak, na 5 przed tym, jak ty zmniejszałeś, tak? Nie. Ja zmniejszyłem. No, czy no tak. Tak, no i ja zmniejszyłem o 3, no i odjąłem 4. No, tak. I mamy jeden kit. Tak. Okej, czyli się zgadza. Kurwa jebane kapusie, ja pierdolę. dobra, czy ciebie ma z głowy? Fej. czy mogę potrenować po prostu? Możesz. To sobie potrenuję i sobie do playbooka daję, może piku? Bo to się daje po prostu plus 1 expa. Tak, plus 1 expa, albo plus 2, jeżeli trenujesz prowess. Prowess to... A, mój główny. Dobra, okej. Okay. A nie, biorę do tego. Tylko pamiętaj, że nie zaznaczasz kropki, tylko ten... Jak jest na przykład prowess, to jest ten pasek. Ja wiem! Kreskie boty. Wiem. Bo przez moment miałem takie, że... Wiemy, my potrafimy w tym systemie dodawać expy. Czy mi się po prostu... Nie, po prostu przez moment miałem takie, czy mi się liczba kostek zgadza. Dwa, cztery, sześć, siedem. Robimy już expy? Jeszcze nie, po prostu Zajcia wybrała akcję trenowania, więc daje jej to expa. No, bo można trenować. O, czemu nie widziałam? To już wiesz. No przecież jest zdał Diana w Activities wypisane. Na dole, ekranu. Na dole co prawda, ale jest. Bo przez moment miałem taką skinkę, że jak się trenuje jakiś atrybut, to można dać sobie na playbook advancement, nie na... Ten prowess. Dobra, nie masz tam. Tak, attribute or playbook advancement. Okay. Dobra, Maleraj. Okej. To ja trenuję. Specyficznie to podejrzewam, że widzą, jak się pastwię nad jakimiś tym podwieszonymi. Powiedzmy ten z bokami zwierzęcia i napierniczam w to topodem. O Boże, ja chcę stać obok i obserwować. Okej. Okay. Dobra. Smiley? Czemu... Czemu trzy zaznaczyłeś, Maverick? Bo jeden, bo rzucałem na display detection. No tak.
No to i za to jest zepsz. A tak, Jezu, przecież macie trenowanie prowess plus jeden jeszcze jeden. Tak, mamy trenowanie prowess plus jeden, bo Ler nam daje. Tak, dobra, nie było pytania. Tam jeden za wód, dwa za ten. No. Ja poproszę projekt długoterminowy. Moim celem będzie zbudowanie siatki informatorów, konkretnie skupiających się na... żebyśmy wiedzieli o wszystkich opportunities, które są w mieście. Nienawidzę cię. nie no, spoko. A konkretna akcja, którą robię, żeby pchnąć ten projekt do przodu, to jest... w tym momencie próbuję się... Próbuję dowiedzieć się, kto tak naprawdę ma taką wiedzę. Próbuję zlokalizować osoby, które są fikserami, nie? Okej, okay, dobra, tak samo jak u innych, to może sobie przerzucić, bo character mode ani crew mode nie ma miejsca na zegary, ale... to możemy zrobić jeden zegar łączny, czyli właśnie zbudowanie siatki informatorów. Mhm. I no wydaje mi się, że fikcja jest sensowna, ponieważ chcę zrobić siatkę informatorów w mieście, we wszystkich dzielnicach. Więc wydaje mi się, że... jest logiczne, że ten zegar będzie no maksymalna wielkość, czyli 12. Okej. No chyba, że chciałbyś, nie wiem, to jakoś rozbić, że na przykład najpierw siatka informatorów. Wiesz co, dobra, to zacznijmy na razie, że nie w całym mieście, tylko... Kurde, nie to chciałem zrobić, jak się ten zegar usuwa. Masz... jak masz... udało mi się. No. Wiesz co, na razie skupmy się do... Możemy zrobić okolice, czyli Charter no, Hall, Six Towers, dokładnie, Bright. Charter Hall, to właśnie chciałem zaproponować. Six Towers i sąsiednie dzielnice. No, czyli Brightstone i Night Market. Mhm. Dobra. To będzie w takim wypadku... ośmioczęściowy. No okej. Okay. A jak rozumiem, inni też mogą nad tymi zegarami pracować w swoim downtime'ie, jeśli to pamiętam. Chwilka. Czy przyznam się, że w podręczniku nie ma nic powiedziane, czy ktoś inny może nad tym pracować, więc... nie wiem, zostawiam, jeżeli wam coś takiego pasuje, że osoby mogą wymieniać się projektami, jeżeli to ma sens w fikcji. No. Proszę. Mówię, no w poręczniku jest tylko napisane, no, że... że opisujesz to, co twoja, your character, czyli twoja postać robi, żeby ten projekt dać do przodu. No dobra. Znaczy, no dobra, no dobra. Ja nie mówię nie, więc... Mhm. Okej, no i konkretna akcja, którą robię, no to próbuję zlokalizować przynajmniej jednego, dwie osoby takie, które... A, czyli próbujesz ich wyśledzić. No... z grubsza to tak. Albo poprzez gadanie, poprzez zostawianie hintów w miejscach typu tawerny. Okej, okay, no to już twoja decyzja, że tak powiem. Co myślę, że to jest najbardziej hunt. No, też bym się zgodził. No dobra. Pozycja kontrolowana. Aha. Poczną ustalone. Efekt standardowy. I bonus dice'ów tym razem nie mam. Jest szósteczka. Okej, okay, czyli zaznaczasz trzy segmenty. I
no dobra, więc w fikcji to jeszcze mogę opisać, że to wygląda w ten sposób, że po jakimś czasie takich działań ostatecznie spotykam się. Znaczy, to nie jest tak, że ja się z kimś spotykam, tylko to jest takie. Czekaj. Pan Mahadji Haryda Fakar. Słyszałem, że mnie pan szuka. Aha. To nie wiesz, że raczej ktoś znajduje mnie, kto już wszystko o nas wie, nie? No jasne. Albo przynajmniej... No, odrobił pracę domową, tak? Zanim się ze mną spotkał. Dobra, to będę musiał pokminić, bo mam jedną ideę, kto to może być, ale... No dobra, nie wiem, spoko. Czy on do końca by pasował. A jeżeli nie, ale to musiałbym przejrzeć, ale to już potem... Mistrzem peców. Dobra. To możecie z... Ten. Wydaje mi się, że... Możecie zrobić swoje expy. Okej. Okay. A to i tak powinniśmy też... Najpierw... postacie, czy najpierw crew? No, bo crew i ten... Znaczy crew i chyba... Też i tak czy siak ma swój osobny crew advancement. No tak, crew ma swój oddzielny ten. Dobra, ponieważ i tak wszyscy mają crew, więc to możemy zrobić... No, że za każdą rzecz zaznaczoną na liście zaznacz jednego expa, albo dwa, jeżeli ta rzecz pojawia się często. Execute successful espionage, sabotage or theft operation. Tak. No, tak. Skradzenie informacji. Wait, ale to zaznaczamy u siebie, czy w załodze? U siebie, załodze. A na crew. Na załodze. Crew mode. Content with challenges above your current station. To jakieś nie było cudne. No. Mówię, to akurat robiłem na... Improwizowałem na szybko, więc... I też nie chciałem przekombinowywać na... Pierwszą sesję właściwą, więc... Ja wiem, że nie. Bolster your crew's reputation or develop a new one. No pewnie. No. Czy ja wiem, bo mamy reputation daring, więc powinniśmy robić większe rzeczy. Tak, bo nie robimy repa, tylko reputation, okej. Okay. Nie, to było takie... Rozgrzewka. Czyli ile? Na razie? Jeden. Razie zaznaczony jeden. Express the goals, drives, inner conflict or essential nature of the crew. Też chyba nic nie było z tym. No, będziemy musieli się bardziej postarać na następnych sesjach. Już no, widzę to na następnym. Ej, czujemy grupę, nie? Ej, no. Widzę następny ten. Nawet jeśli nie dostaniemy zlecenia, to możemy zrobić, że sami się w... tego ma. No tak to działa, że nie zawsze NPC musi do was przyjść tak, z zadania. Ogólnie rzecz biorąc, ja też to widzę, że raczej po to między innymi buduję tą siatkę informacyjną, żebyśmy sobie sami mogli wybierać, co chcemy robić. A jakby co to następna sesja, to możecie zacząć od opierniczania. Ej, coś to odpierdoliłeś, że jacyś fanatycy się do nas doczepiają. Ten... A ja wtedy mogę nie prześladuj mojej wiary. Dobra. Dobra, exp postaci w takim razie. To proponuję po kolei. Dobra, to ja patrzę po kolei, jak robiłem handouty, czyli te hawanka. Dobra, you address the challenge with violence or coercion? Myślę, że tak. Myślę nawet, że więcej niż raz, bo obiłeś tych strażników i obiłeś snitcha. To, co się dzieje w downtime, też się liczy do expów. A tak, bo jeśli wielokrotnie, to dwa exp, spoko. Express your beliefs, drives, heritage or background. Czekaj. Nie, chyba, nie. Nic, powiem nic, tak, nic. Ja jedną scenę kojarzę, jak znowu jak tego snitcha obijałeś i mu groziłeś konkretnie Toma Hawkiem i do tego... A, no tak, okej. Okay. I tak, i mówiłem, że go skalpuję i tak dalej. Tak, dokładnie, okay. Dołączysz do kolekcji skór.
kupuję to. You struggle with issues from your vice or traumas during the session. Nie no, jedyne issues jakie miałem to jak wydać hajs na z wygranych. Więc tak, to, no to nie. Dobra, to ciebie mamy z głowy. Fej. Dobrze, you address a challenge with stealth evasion, chyba tak. Parę razy? Powiedziałbym nawet, że parę razy, więc może dwa zaznaczyć. Okej. Okay. You express your beliefs, drives, heritage, background. Chyba nie za bardzo, ale nie było z bardzo okazji. Znaczy zaznaczyłaś o jedno za dużo. Bo jeżeli jest parę razy jedna rzecz, to jest dwa expy. W sensie, że... No, ale miałam jeszcze jednego expa wcześniej stanowania, halo, halo. A, tak. Myślałem, że były dwa. Kurde, ślepy jest. Spokojnie. No, beliefs, drives, heritage, or background. Background? Jaki ona ma? Jaki masz? Halo? Słucham jeszcze raz? Jaki masz background? Bo może właśnie ta scena w tej restauracji to była trochę taka. Że nie była ubrana w sukienkę i tak dalej, ale... No ale to było w tym, ale to już było... Ty też się liczy. A to co liczą. No dobra, to myślę, że pasuje, bo jestem akurat... God, a w BGM-ie przecież gdzie więcej osieksów się robiło? Nie w trakcie akcji, tylko... W czasie downtime'ów, tak? Bo to tam się najbardziej, tak naprawdę, wbrew pozorom tam się dużo bardziej odgrywa postać niż w trakcie akcji. To tam, znaczy inne aspekty masz szansę wtedy odgrywać w czasie downtime. No to masz jednego expa właśnie z tych express your background i tak dalej. No dobrze. Struggle to vicious from a vice of trauma się za bardzo. Powiedziałbym nie. Zjadłaś dobry posiłek, ale to nie było nic poza tym. No i tak jest dobrze. Dobra, Maleraj. Pomyślmy, you addressed a challenge with technical skill on mayhem, tak? No to na pewno raz. Sabotaż, raz. A w sumie trzy, okay. Dwa, tak? No bo na pewno była ten proszek, na pewno była ta pułapka. Pułapkę specyficznie robiłem za pierwszym razem, no to proszek to jedynie przygotowanie. I potem ołtarzyk składałem, przy czym, czy to challenge było, no nie tak, wydaje no, mi nie się. Bardzo. No to z tego masz jeden exp. Z tego jeden, ale you expressed your beliefs, drives, heritage or background. Raz, że pogadanka z tym. No wydaje mi się, że było tego trochę. Lady. I nie wiem, czy właśnie ołtarzyk by się nie kwalifikował. Jak najbardziej, moim no, zdaniem. Też się kwalifikuje. Czyli mba. No. Mówiłem, że to się pojawiało więcej parę razy, więc z tego dwa. Tak. I ostatni struggle with you i issues from your advice o traumas during session. Nie wydaje mi się, bym ja to. Bryn musiał po mnie sprzątać potem. Na tej obecnie nie, sesji nie, ale na przykład jeżeli na następnej by była właśnie akcja pod tytułem, że ta właśnie walnięta, znaczy walnięta, babka robiąca Deuswult. Znaczy generalnie bądźmy szczerzy, o tą charakter ona jak najbardziej ma uzasadnione tutaj. No tak, 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 właśnie dlatego się cofnąłem, że z twojego punktu widzenia ona jest wnięta, ale dla niej to jest w pełni... Szacowny Deuswol. Dobra, to z tego wsio. Lady. Mm-hmm. You address a challenge with knowledge or arcane power? No to myślę, że parę razy. No na pewno z... Tam w bibliotece, a potem jeszcze w moim downtownie. A tak, tak, dobra. Mhm. To się zgadza, to ma z tego dwa. To z backgroundem to wtedy jak gadałam z tym Malerajem, to tyle by mogłoby być. Okej. Okay. No i to trzecie to nie. Chyba też nie. Jeszcze nie teraz. Mówię, ja podejrzewam, że to trzecie to zacznie wchodzić, znaczy na pewno to będzie wchodziło często, jak już, jeżeli ktoś nabije pierwszą traumę. No.
Dobra, to z takich rzeczy, no to... Ślipa ja? Słucham? A ja? Przecież ty... Expów jeszcze swoich nie robiłem, robiłem tylko krótko. O Jezu, przeskoczyłem, że Maria to Lady. Nie wiem czemu, nie wiem czemu kompletnie, nie wiem czemu kompletnie, nie, to już jest demencja, kurde, w wieku 27 lat. Flip. Zostałem pominięty. Tracking on violence, na pewno w downtime'ie. No, tak, przy tracking albo violence to w zasadzie z raz. Na pewno w downtime'ie. Czy ty... Czekaj, bo ja nie pamiętam, czy ty zbierałeś info, gdzie jest to miejsce? Nie, zaraz. Bo tutaj no, się nie jest to miejsce. Mhm. Nie, bo przez moment miałem takie dziwne wrażenie, że może śledziliście kogoś, ale... Dobra, to nie. Z tego masz jeden? Z tego jeden uważam. Uważam, że Believe Heritage Drive's background wychodziło wielokrotnie. Mhm. Od przebierania fej w irówiańskie ciuchy, poprzez podchodzenie do każdego problemu, poprzez przegadywanie go i wykorzystywanie mojego... znaczy, ogólnie reputacji irówian jako bogatych kupców i tak dalej. No, to cała akcja właśnie z tym, że przychodzę do banku i no, jak tam zbierać to info, no to też. No to tak, się zgodzę, że z tego masz dwa. No i... issues na razie nie było. Mhm. Dobra, to teraz o nikim nie zapomniałem. Teraz już nie. Dobra. Ten downtime frakcji to ja zrobię... w innym czasie, bo dzisiaj już też mi się nie chce.